Dzień dobry, klaso piąta. Pora na kolejną zdalną lekcję z języka angielskiego. Będziecie mogli sobie otworzyć tę lekcję z YouTube'a na spokojnie i w dowolnej chwili, tak jak poprzednie lekcje. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, ja też. Zatem zaczynajmy. Ostatnio poruszyliśmy temat liczebników. Liczebniki, czyli takie wyrazy jak pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i zrobiliśmy to w odniesieniu do piętr w szkole. I poruszyliśmy też temat szkolnych pomieszczeń. W razie potrzeby możecie wrócić do poprzedniej lekcji, ale z uwagi na to, że dobrze poszła Wam praca domowa, myślę, że możemy przejść dalej. Dlatego dzisiaj chciałbym zająć się czymś nowym. I chciałbym to przytoczyć Wam w formie celów. Pierwszym celem na dziś, na naszej lekcji zdalnej, jest poznanie nowego czasu teraźniejszego. Ten czas nazywa się Present Continuous. Drugi cel to to, że powiemy sobie, po jakich słowach można poznać ten czas w zdaniu. Takie słowa klucze. No i przejdźmy dalej. Na początek powiemy sobie, po co nam ten nowy czas? Dlaczego on nam jest potrzebny? I słuchajcie, wyjaśnijmy. Present continuous to czas teraźniejszy. Jeden z dwóch w angielskim języku. Ten czas służy do opisywania czynności, które dzieją się teraz lub w tym momencie. Innymi słowy, w momencie mówienia. Na przykład, ja teraz siedzę w klasie. Nie używamy go do opisywania czynności dziejących się na ogół, nie w momencie mówienia, bo do tego służy inny czas teraźniejszy. Present simple, na przykład ja chodzę codziennie do szkoły. W takim zdaniu nie użylibyśmy tego nowego czasu. W polskim nam się wydaje, że mamy jeden czas teraźniejszy. W języku angielskim no jest takie rozróżnienie między tym, co się robi na ogół, a tym, co się robi teraz. No i jeśli mówimy o tym, co robimy teraz, to używamy present continuous. W skrócie, musi się coś dziać teraz, a nie na ogół. To jest taka naczelna zasada dla present continuous. A teraz kilka słów o budowie tego czasu. Aby mówić o budowie tego czasu, będziemy musieli przypomnieć sobie odmianę czasownika być przez osoby. A dlaczego? Bo czasownik być będzie występował w każdym zdaniu w tym czasie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak jest czasownik być po angielsku. On znajduje się tutaj na samym środku ekranu. To, co jest napisane wielką czerwoną czcionką, be, to jest czasownik być. Ale jest on nieodmieniony przez osobę. Niestety nie możemy go zostawiać w takiej formie w różnych zdaniach. Ten czasownik będzie się zmieniał w zależności od podmiotu, albo inaczej w zależności od osoby. I ja tu wyszczególniłem trzy takie małe, mniejsze chmurki, w których mamy odmieniony czasownik być i jak ta forma się zmienia w zależności od osoby. Na pierwszej chmurce, tej małej, mamy I am. Jeśli dobrze sobie przypomnicie, to I am oznaczało ja jestem. W drugiej chmurce po prawej mamy ty jesteś, my jesteśmy, oni są. Dlaczego te trzy osoby są w jednej chmurce? Bo one będą się łączyły z formą are. You are, ty jesteś, we are, wy jesteście, they are, oni są. No i jeszcze raz you are to oznacza wy jesteście. Natomiast na samym dole mamy is. Is oznacza jest. I to słowo będzie łączyło się z trzema osobami. On, ona, ono. Jest to trzecia osoba liczby pojedynczej. He is, on jest. She is, ona jest. It is, ono albo to jest. I jak widzicie, zależnie od osoby, ten czasownik be zmienia się. Nie możemy go zostawiać w takiej formie, jak jest tutaj na środku. Trzeba to odmieniać. I słuchajcie, przejdźmy dalej. Jak to wygląda w tabeli? Nie wiem, czy pamiętacie, ale uczyliśmy się o tym bodajże w czwartej klasie.
I trzeba sobie to przypomnieć, bo czasownik być możemy pisać zarówno bez skrótu, jak i skrótem. I ta wymowa będzie się troszeczkę różnić w zależności od tego, jaki wariant wybierzemy. Zajmijmy się na początek odmianą czasownika być w liczbie pojedynczej bez skrótu. I am to ja jestem. You are, ty jesteś. He is, on jest. She is, ona jest. It is, to jest. Natomiast skrótem wygląda to tak. I'm, ja jestem. Your, ty jesteś. His, on jest. She's, ona jest. It's, to albo ono jest. A teraz jak to wygląda w liczbie mnogiej? Bez skrótu. We are, my jesteśmy. You are, wy jesteście. They are, oni są albo one są. W skrócie wygląda to tak. We're, my jesteśmy. You're, wy jesteście. They're, oni, one są. Jak widzicie, ty oraz wy to jest jedna i ta sama osoba po angielsku. Tu nie ma błędu. You i you dwa razy to jest ty i wy. Tak to wygląda, jeśli chodzi o odmianę czasownika być przez osoby. Tak usystematyzowane w tabelkach. Przejdźmy dalej. Teraz trochę więcej powiemy sobie o pełnych zdaniach w czasie present continuous. I tutaj zaczynają się już nowości. Na początek twierdzenia, czyli zwykłe zdania. Słuchajcie, nie przerażajcie się tą tabelką. Ta tabelka ma wam pokazać, z czego zbudowany jest ten czas. I ja ją podzieliłem sobie na cztery części. Na osoby, na odmieniony czasownik być, na zwykły czasownik i resztę zdania. I nie wszystkie elementy zdania będziemy tłumaczyć na polski. Niektóre elementy są po prostu potrzebne do zbudowania zdania, ale nie będziemy ich w ogóle tłumaczyć. I mówię tutaj o czasowniku być. Słuchajcie, ja rozpisałem to w takiej formie, że u góry każdego zdania jest poprawna pisownia, w środku jest wymowa, a na dole jest znaczenie. I teraz tak, zauważcie, że po lewej stronie mamy osoby. Dalej w tabelce jest czasownik być, którego nie będziemy w ogóle tłumaczyć. Potem mamy czasownik i każdy czasownik będzie miał końcówkę in. No i na końcu mamy resztę zdania. I tylko drugiego elementu w tabelce nie będziemy tłumaczyć. Ale jest on potrzebny do stworzenia zdania. I teraz tak, te zdania są łudząco podobne do siebie. Różnią się tylko tym, że zmienia się osoba. Przeczytajmy je sobie. I am going to school. Ja idę do szkoły. You are going to school. Ty idziesz do szkoły. He is going to school. On idzie do szkoły. She is going to school. Ona idzie do szkoły. It is going to school. Ono idzie do szkoły. Na przykład jakieś zwierzątko. We are going to school. My idziemy do szkoły. You are going to school. Wy idziecie do szkoły. They are going to school. Oni idą do szkoły. Albo one. I słuchajcie, jeśli znacie odmianę czasownika być przez osoby, a teraz już na pewno znacie, to bezbłędnie sobie poradzicie w tym czasie i w zdaniach. Teraz chciałbym, żebyśmy przeszli dalej, bo zajmiemy się przeczeniami, czyli zdaniami ze słówkiem nie w środku. I mamy podobne zdania, znów wydzielone są w tabelce części, które tłumaczymy oraz nie tłumaczymy. I ponownie, w drugiej części tabelki, tam gdzie jest be, nie będziemy tłumaczyć czasownika be, ale jest on potrzebny do budowy zdania w czasie present continuous, ale będziemy już tłumaczyć słowo not, które oznacza nie. No i przeczytajmy sobie te zdania. I am not going to school. Ja nie idę do szkoły. You are not going to school. Ty nie idziesz do szkoły. He is not going to school. On nie idzie do szkoły. She is not going to school.
Ona nie idzie do szkoły. It is not going to school. Ono nie idzie do szkoły, na przykład jakieś zwierzątko. We are not going to school. My nie idziemy do szkoły. You are not going to school. Wy nie idziecie do szkoły. They are not going to school. Oni nie idą do szkoły. I te wszystkie zdania, jak widzicie, zawierają w sobie not. I odnoszą się do tego, co dzieje się w tym momencie. Teraz. Przejdźmy dalej. Teraz zajmiemy się pytaniami. Słuchajcie, żeby zrobić pytanie w czasie present continuous, wystarczy, że zamienicie kolejność pierwszych wyrazów. To, co w twierdzeniu było pierwsze, czyli osoba, jest teraz drugie. A to, co było drugie, jest pierwsze. Z tym, że różnica jest taka, że teraz każdy element zdania będzie coś po polsku znaczył. W twierdzeniach i przeczeniach czasownika być nie tłumaczyliśmy. Natomiast tutaj każdy odmieniony element czasownika być, jak am, are albo is, będziemy tłumaczyć. Tak samo, jako czy, żeby było nam łatwiej zrozumieć polskie zdania. Natomiast nie będziemy tego tłumaczyć w ten sposób w twierdzeniach i przeczeniach. Zacznijmy czytanie od góry. Am I going to school? Czy ja idę do szkoły? Are you going to school? Czy ty idziesz do szkoły? Is he going to school? Czy on idzie do szkoły? Is she going to school? Czy ona idzie do szkoły? Is it going to school? Czy ono idzie do szkoły? Na przykład jakieś zwierzątko. Are we going to school? Czy my idziemy do szkoły? Are you going to school? Czy wy idziecie do szkoły? Are they going to school? Czy oni albo one idą do szkoły? Czyli wystarczy, tak jak mówiłem, zamienić kolejność, a odmieniony czasownik być ma to znaczenie czy na początku zdania. Przejdźmy dalej. No i teraz zastosujmy krótkie odpowiedzi do pytań. Tutaj mamy przykładowe pytanie. W środku w nawiasie jest wymowa, na górze jest pisownia, a na dole mamy tłumaczenie. Czy wy słuchacie mnie teraz? To jest dobre pytanie. Słuchajcie, i to pytanie po angielsku brzmi: Are you listening to me now? I żeby odpowiedzieć na to pytanie, posłuszmy się krótkimi odpowiedziami. Yes, we are, albo no, we aren't. Czyli yes, we are oznacza tak, słuchamy. No, we aren't, nie, nie słuchamy. Słuchajcie, nie musicie w ogóle używać tutaj czasownika listening, które podało wcześniej, pojawiło się tutaj w tym pytaniu. Tutaj mamy listening, ale żeby udzielić krótkiej odpowiedzi, wystarczy, że operujecie czasownikiem być. W tym wypadku jest to are, bo mamy osobę we. Przejdźmy dalej. Kolejne pytanie. Czy ona ogląda telewizję w tym momencie? Is she watching TV at the moment? Dobre pytanie. I jaka będzie odpowiedź, jak myślicie? Krótkie odpowiedzi. Tak albo nie. Yes, she is. Tak, ona ogląda. No, she isn't. Nie, ona nie ogląda. I wcale nie musimy używać czasownika watching, które pojawiło się wcześniej w pytaniu. Wystarczy, że operujemy czasownikiem być. Przejdźmy dalej. Teraz tak. Po jakich słowach można poznać czas present continuous? Bo są takie słowa klucze, które tutaj wypisałem. Jeśli w zdaniu znajdziecie na przykład now, które oznacza teraz, albo at the moment, w tym momencie, ewentualnie today, dzisiaj, to możecie być pewni, że zdanie będzie w czasie present continuous. Te wyrazy, które wcześniej przytoczyłem, now, at the moment, today, mogą, ale nie muszą występować w zdaniach w czasie present continuous. Tak naprawdę, żeby poznać czas present continuous, wystarczy spojrzeć na czasownik, czy ma końcówkę ing i czy wcześniej mieliśmy odmieniony czasownik być. Ale jeśli te wyrazy się pojawiają, to na pewno mamy do czynienia z czynnościami mającymi miejsce w momencie mówienia. Czyli mogą się pojawiać,
ale nie muszą. A teraz chciałbym, żebyście otworzyli książkę ćwiczeń na stronie 45. Zajmiemy się ćwiczeniem numer 1. Ja też otworzę sobie teraz tę książkę i to będzie wasza praca domowa. Nie martwcie się, ta praca domowa nie jest trudna i będziecie mieli sporo czasu na uzupełnienie jej. Ja bardzo bym chciał, żebyście się zastosowali do zaleceń z dziennika, które wam wysłałem i teraz chciałbym kilka słów poświęcić temu ćwiczeniu. Słuchajcie, w tym ćwiczeniu będziecie musieli zakreślić właściwe wyrazy, czyli wziąć w kółko, ale trudność polega na tym, że nie w każdym zdaniu będziecie mieli takie osoby jak ja, ty, my, wy, oni, on, ona, ono. Czasem pojawią się też imiona pojedyncze albo członkowie rodziny, albo przyjaciele. I wtedy jak podejść do takiego zdania? Bo musicie tutaj zakreślić czasownik być właściwy. I żeby zakreślić właściwy czasownik być, właściwie odmieniony, musicie wiedzieć, kto jest podmiotem w zdaniu. Więc teraz tak, jeśli znajdziecie zdanie pierwsze i tam jest imię Jodie, to potraktujcie Jodie jak ona, czyli she. Jeśli w zdaniu znajdziecie imię Luke, to potraktujcie to imię jako he, czyli on. Jeśli w zdaniu znajdziecie słowo brother, to potraktujcie to słowo jako on. Jeśli znajdziecie słowa cousin and I, czyli kuzyn i ja, to potraktujcie te wyrażenia jako my. I ostatnie, jeśli znajdziecie słowo friends, czyli przyjaciele, to potraktujcie to słowo jako oni albo one. I w pozostałych zdaniach nie powinniście mieć problemów, ale z tymi moglibyście mieć problem, dlatego to jest taka mała podpowiedź ode mnie. I prosiłbym was, żebyście pełne zdania przesłali do mnie formą, jaką podałem w dzienniku. I na dziś wystarczy. Następny film będzie jutro, a ja was zachęcam do przeglądania tabelek z tym czasem w podręczniku na stronie 71, jeśli ktoś chciałby zgłębić temat czasu teraźniejszego present continuous. Przypominam tylko, że macie jedno zadanie do wykonania na stronie 45 i termin oddania, czyli wysłania do mnie do poniedziałku za tydzień, czyli 6 kwietnia do godziny 10. Bardzo bym chciał, żebyście się zastosowali do tego, bo można wtedy zdobyć dobrą ocenę. I to będzie wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że przystępnie wytłumaczyłem wam zasady użycia nowego czasu. Wracajcie do tego filmu, jeśli tylko uznacie, że musicie. Pozdrawiam i do usłyszenia.